Witam państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samarec Zdrowie Oroda i Fitoterapię. Dzisiaj chcę państwu przedstawić cztery bardzo proste sposoby na to, aby usunąć stany zapalne w zatokach, aby uniknąć tych bardzo nieprzyjemnych dolegliwości, które są z zapaleniem zatok związane. W domowych warunkach będziecie mogli to zastosować. Ale najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są zatoki? Zatoki to są takie puste przestrzenie zlokalizowane w naszej twarzoczaszce. Jest ich cztery rodzaje i są one parzyste. Są to zatoki czołowe, szczękowe, sitowe i klinowe. Podstawową funkcją zatok jest ogrzewanie powietrza, oczyszczanie go, jak również utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wewnątrz tych zatok. To dlatego właśnie kiedy rozwija się stan zapalny, to my od razu czujemy niesamowity ucisk w okolice nosa, w okolice czoła, gdzieś tu oczy nam bolą, oczodoły. Bardzo często występuje niesamowity ból ucha, może oddawać gdzieś w szczękę i oczywiście ból głowy. Takimi dodatkowo objawami bardzo częstymi można ich zaliczyć też do podstawowych, oprócz tego bólu i takiego ucisku, to należy też powiedzieć o obrzęku, który występuje na śluzówce naszych zatok. I to właśnie ten obrzęk powoduje, że mamy czasami zatkany nos, utrudnione oddychanie i właśnie to ciśnienie też się zmienia. Kolejnym objawem, myślę, że doświadczyliście Państwo, jeżeli ktoś miał zapalenie zatok, to jest wydzielina z nosa. Bardzo często jest ona żółta, zielona, tak mówimy na to, że ropa nam wychodzi z tych zatok, bo jest to zakażenie już na przykład bakteryjne. Jakie są przyczyny, dlaczego te stany zapalne w zatokach się pojawiają? One mogą być takim. Skutkiem ubocznym już infekcji różnego rodzaju. Nawet zapalenie górnych dróg oddechowych może nam później rzutować na nasze zatoki i może być to zapalenie wirusowe, zapalenie bakteryjne, ale też bardzo często pojawia się na tle alergicznym, albo jeżeli ktoś ma polipy w nosie i właśnie jest zaburzona ta wentylacja w naszych zatokach, to stan zapalny i obrzęk mogą się pojawić. I jak można się tego pozbyć? Oczywiście, jeżeli jest taki ostry stan zapalny, no to każdy to odczuwa, wie, bo jeszcze temperatura, gorączka do tego dochodzi, ale bardzo często osoby mają też takie stany przewlekłe i nawet nie zdają sobie sprawy, że ten ból głowy, to takie ogólne zmęczenie, takie nieprzyjemne odczucie w gardle, kiedy jakiś śluz spływa tylną ścianką, że to wszystko są objawy przewlekłego stanu zapalnego zatok. Jest na to kilka różnych sposobów. Ja dzisiaj na czterech się skupię. Jeden z nich, myślę, że dla Państwa jest bardzo znany, to jest przepłukiwanie, przymywanie, albo inaczej to się fachowo mówi, irygacja zatok. Do tego. Są w aptekach sprzedawane specjalne urządzenia do irygacji, ale można też wykorzystać albo strzykałkę, bez igły oczywiście, albo jeszcze takie małe, gumowe gruszki, którymi można te zatoki przemywać. I w tym celu robimy różne roztwory. Roztwór do przemywania zatok można kupić już gotowy, taki roztwór, roztwór fizjologiczny z solą, który się sprzedaje w aptekach, a można zrobić samemu. W tym celu bierzemy szklankę przygotowanej lekko ciepłej wody. Dodajemy do tego pół łyżeczki soli morskiej, nie soli kuchennej. To może być morska, to może być kłodawska sól, to może być też sól himalajska. I parę kropelek, dwie, trzy kropelki wody utlenionej. Oczywiście można stosować tylko wodę utlenioną, natomiast ja o wodzie utlenionej mam osobny filmik i możecie sobie go zobaczyć, możecie to oglądnąć, ale chcę od razu podkreślić, że sama woda utleniona, czy to do kropelek, czy to do przymywania, ona wywołuje takie niesamowite pieczenie. I ból. I nie każdy w stanie jest to zastosować, tym bardziej, jeżeli stan zapalny jest na śluzówkach. Dlatego, jeżeli mieszamy wodę utlenioną i sól morską połączymy to w jednej mieszance i wody utlenionej dajemy tylko 2 3 kropelki, to my mamy ten efekt bardzo fajnej dezynfekcji, ale nie mamy tego efektu bólu. Także fajnie, żeby to połączyć. To jest jeden ze sposobów, takie przypłukiwanie, przymywanie, taka irygacja. Natomiast drugim sposobem to są. אינחלציה Inhalacje mogą być stosowane nawet nad zwykłymi ugotowanymi ziemniakami, to jest taki domowy sposób, ale fajnie też, kiedy wy wykorzystamy specjalne inhalatory i damy tam parę kropelek olejków eterycznych. Chcę tylko podkreślić, że na przykład olejki eteryczne i ogólnie takie inhalacje nie zawsze się sprawdzają, bo y, wszystkie takie zabiegi ciepłe, kiedy je wdychamy, te pary, one też powodują rozszerzenie troszeczkę naczyń krwionośnych i Mogą spowodować, że ten obrzęk nam nie ustępuje, a wręcz odwrotnie może delikatnie się nasilić. Dlatego jest dwa bardzo fajne i niezawodne sposoby, które się sprawdzają praktycznie zawsze. Jednym z nich jest ugotowany ziemniak, który wykorzystamy w postaci takiego okładu na zatoki. Jak to robimy? Po prostu gotujemy ziemniak w mundurkach. Później już ugotowany wyciągamy, rozgniatamy i zawijamy w ręcznik. I taki ręcznik ciepły na te miejsca zatok, czy to zatoki czołowe, czy to zatoki szczękowe, po prostu przykładamy i trzymamy 5 do 10 minut, dopóki ten cały nasz okład już nie wystygnie. Taki ciepły okład bardzo fajnie powoduje, że otwierają się zatoki i to wszystko, co tam zalega, Pięknie spływa. Także takie okłady można sobie robić regularnie, codziennie, ale wystarczy jeden raz dziennie. Jedynie na co trzeba uważać, że zawijając w ręcznik to musi być ciepło, ale jednak starać się, no żeby nie było tak mocno gorące, że nas poparzy i jeszcze nam. Na skórze zostawię takie nieprzyjemne podrażnienie, kiedy już drugiego zabiegu nie będziemy mogli zastosować. Natomiast jeszcze jeden niesamowity sposób, który powoduje, że te zatoki pięknie się oczyszczają, to jest sok z żyworódki. Roślina, która się nazywa jeszcze inaczej kalanhoje. Można z niej wycisnąć sok po prostu na łyżeczce, złamać kawałek listka, rozgnieść go i nawet paluszkami powyciskać ten sok. Wystarczy nam kilka kropelek i można to robić po prostu na bieżąco, na świeżo, tyle ile jest nam na jeden zabieg potrzebny. Bierzemy te kropelki do zakraplacza. I wpuszczamy sobie do noska, do jednej, do drugiej dziurki. Można naraz, ale jeżeli nigdy tego nie robiliście, nie wiecie, na ile wrażliwa jest wasza śluzówka, to zróbcie najpierw do jednej dziurki, a dopiero po 5-10 minutach do drugiej. Dlaczego mówię na ile wrażliwa? To nie będzie bolało i piekło, przynajmniej u mnie nie wywołuje żadnych takich objawów i z moich klientów nikt się nie skarżył na to. Natomiast to wywołuje takie, takie łoskotanie i kręcenie w nosku, że nam się od razu chce kichać. I w momencie, kiedy Kichamy, to też powoduje, że troszeczkę się obkurcza ta szluzówka i pięknie wychodzi z tych zatok wszystko. Jeżeli macie tam zalegającą wydzielinę, to od razu po takim zakrapianiu przygotujcie sobie ręczniki papierowe albo chusteczki, ale czasami rzeczywiście nawet kawałek ręcznika papierowego jest potrzebny. Tak dużo tej wydzieliny wychodzi. I takie zakrapianie można robić nawet 2-3 razy w ciągu jednego dnia. Jeżeli chcemy takie kropelki wpuścić dziecku, to też możemy. Tylko, że wtedy trzeba rozczęcić tą, ten płyn, ten sok z kalanchoje jeden do jednego z wody. Po prostu, jak patrzymy, że no mniej więcej pół łyżeczki wycisnęło się nam tego soku, to pół łyżeczki zwykłej wody przygotowane też tam dodajmy, wymieszajmy i takie kropaleczki wpuścimy. Natomiast całą resztę też nie wyrzucamy, jeżeli zrobiliśmy tego soku za dużo na łyżeczce, tylko wlejmy go do jakiegoś klanego pojemniczka i na cały dzień, może nawet na dwa dni nam stać Если No tak się stało, że przygotowaliśmy tego za dużo, to nic się nie dzieje, ale ogólnie fajnie, jeżeli będziemy na bieżąco taki świeży roztwór przygotowywać. Natomiast jeszcze dodatkowo chcę powiedzieć, co ogólnie jeszcze się nam sprawdzi. Sprawdzi nam się propolis w każdej postaci. To mogą być takie atomizerki z propolisa i też można je znaleźć w albo w zielarniach, albo nawet w aptekach czasami, jako spreje. Po prostu psikamy sobie do noska, można też psikać do gardła, usuwa Stany zapalne. Bardzo fajnie też działa antybakteryjnie i wspomaga regenerację śluzówki. Z Propolisem można też sobie kupować maście, bo bardzo często, jeżeli jest ten katar, jeżeli cieknie z nosa, albo jeżeli właśnie robimy takie. Zakrapianie i różne zabiegi i chcemy, żeby te zatoki się oczyściły i ciągle później ten nosek wycieramy, to to podrażnienie, które pojawia się, nawet czasami takie mikropęknięcie i na skórze w okolicy nosa, i na samej śluzówce, czasami ludzie się skarżą, że takie stróbki się pojawiają na śluzówce nosa, no to właśnie maść propolisowa niesamowicie fajnie tu się sprawdzi. Można ją smarować na śluzówkę nosa i też tu wokół. Także korzystajcie z tych naturalnych sposobów, natomiast też pamiętajcie, że to są takie pomocnicze sposoby domowe na sytuację, kiedy ten problem już się pojawił. Ale nie tylko zewnętrznie mamy zadziałać, mamy zadziałać też do wewnątrz, a do wewnątrz będą nam pomocne różnego rodzaju zioła i adaptogeny, które będą wpływały mocno na układ immunologiczny. O tym wszystkim ja już miałam filmiki na kanale i linki Wam zamieszczę w opisie pod tym wideo. Także zaglądaj w opis i jeszcze zobaczcie tam dodatkowe informacje. Może jeszcze jedną taką wskazówkę chcę Wam przytoczyć. Dlaczego nie wolno przez długi czas stosować krople do nosa? Bardzo często w sytuacjach, kiedy mamy obrzęk na śluzówce, nam polecają różne kropelki z apteki. I z jednej strony, owszem, ich działanie jest takie, że one obkurczają tą śluzówkę, obkurczają nam właśnie te naczynia krwionośne i przynoszą chwilową ulgę. Natomiast takie krople nie stosujemy dłużej niż 5 dni, bo powodują niesamowite zniszczenia na szluzówce i w tych małych naczynkach krwionośnych. Jeżeli cały czas będziemy stosować, po pierwsze nasz organizm się przyzwyczaja i później trudniej będzie zwalczyć sam problem z zapaleniem zatok, a po drugie pamiętajmy, że obkurczając jedne naczynia, wpływamy na wszystkie naczynia w tej okolicy. Bardzo często niszczymy sobie naczynia oczu i może pogorszyć się nawet wzrok. Stosujmy krople tylko przez krótko, jeżeli już musimy, ale zobaczcie, jak jest dużo fajnych, prostych, naturalnych sposobów, które na pewno nam nie zaszkodzą. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmiku. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.